Byleby nie paść, tam mu teraz jakaś osoba. No do góry, no spokojnie, no. Bywało lepiej, ale nie ma co się załamywać. Ktoś mi kiedyś powiedział mądrą rzecz, że póki mam dwie ręce i dwie nogi, to nie jest koniec świata. No i w sumie jest, może nie, że koniec świata, co się wraciłem. Nie wiem, co dokładnie mi ta osoba powiedziała, a coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. Dobra, mint jest do przodu 20 creepów, bo też wygrywa, ja też wygrywam. Na szóstym gazolinuję, więc gitara jest za pokój. No, teraz przenieśliśmy się do domu z 2 tygodnie temu. Już nie jesteśmy w biurze, tylko w domu mieszkamy takim. Plejta podejdę, trochę gridera, mam nadzieję, że nie ma tu amumu. Ale może być, jest duża szansa, że tu jest, więc staję do tyłu. I idę zwordować. Nie chciałem teraz wchodzić, bo nie widziałem amumu chwilę, a bałem się, że może być na golemach jeszcze. Teraz już raczej nie powinny go tutaj być. Ja no, jestem single IP, to idę. I to. Na trzecią grę powinienem skrawać. Gdybym mi lepiej zagrał. Lepsze kąsy miał. I wszystko. Jestem na spajku teraz. Tepnę może, mogę go zabić. Czy nie myśleliśmy na panem Kamil? Myśleliśmy, ale każdy stwierdził, że jest niepotrzebny, więc tego nie zrobiliśmy. Myślę, że nieważne jakie piki by były, to jak nie domykalibyśmy gier, to nie byłoby to ważne. Być może jakby nie było Kamili, to byłoby łatwiej. Ale myślę, że nawet jak była Kamila, to nie było to problemem. Tylko to jak graliśmy. Ale zgadzam się, może jakby nie było Kamili, to byłoby łatwiej. No, mam nadzieję, że przynajmniej fajnie się oglądało. Wygląduje, że jak były 3 comebacki, to dla widza przyjemnie się oglądało. Dla nas no nie było może to zbyt przyjemne do grania, ale zgaduję, że z perspektywy widza, jak były 3 comebacki, to było spoko. Więc to na pewno na plus. Najważniejsze były emocje dla widzów, prawda? Było gita, ale comebacki ciągle w ten sam sposób, no. Przegrywanie gier też w ten sam sposób. Ale jakbyśmy wygrali pierwszą mapę, to raczej reverse sweep był. Taka jedna na przełamanie by poszła i wiecie, co jest. No nie, był dobry pomysł z tym systemem, a jakbym to trafił, to bym zginął. Ewentualnie zabiłbym dwóch, ale nie wiem, to bym musiał pod motor zagrać. Mówię, taki lateralny mógłbym kosztować. Ile ta arka bije? 350. A, co celaka dostał na łeb? Nie, następny split to już nie będzie z takiego samego składu, jak zgaduję. Oczywiście składy są budowane na rok, wprowadzane zmiany. O kurczę, nie widziałem tego. Oni też. O, teraz są kłopoty akurat. Chciałbym zrekolować bardzo. Idę chyba Rabadona. Nie powinni MR-a dużo składać, bo mamy full AD team, więc mogę iść full AP. Albo w sumie zonie. Nie no, chyba zonie po prostu pójdę. Tak jak długo przeżyję, to ich zabiję na hita. Mam TP-ka, więc po prostu kradnę sobie kampę i chilluję. Miał przecież, że mogą laning phase zastępować w chuj. Emil nie powinno być w stanie grać. Ale nie zrobiliśmy divizji. Tak, globalna presja na mapie, bo nie widzieliśmy listy na chyba z 5 minut. Mogłem permafreezować tą topę i mieli wizję. Albo setupować dive co chwilę. Wyjebane Marek, sobie weź od spita. No i tak nie powinniśmy tego flipować, ale stało się. Weź od spita. Jak na czarmiowie ręka. Kolejny throw, nie ma problemu, jestem w stanie to przetrwać dzisiaj. To trochę tricky będzie, nie wiem czy to wygram. Muszę na pewno z W zacząć, żeby się uleczyć. Ale jak tak będzie wyglądał ten pojedynek, to może być ciężko. O kurwo, ale mi zajebał. Miał Lefrex, takiego się nie spodziewałem. Ultraliga zostanie wszystkie sloty. No Ultraliga to są mistrzostwa świata. Trzecie miejsce na mistrzostwach świata i ma dobry wynik. Chciałem zrobić flash W, ale perfekcyjną arkę puścił. Ważne, że ekopat, ale nie wiem czy oni to wygrają. O kurwa. A mój jest jakiś niszczalny. Taka różnica z lasu. O, wyjebany Mareksej.
To są za złączenie Ultra League i Baltic Masters, nie mam pojęcia, zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Może mają jakieś organizacje, które się pojawią i będzie to lepiej wyglądało pod względem finansowym, ale nie wiem. Tam też nie ma chyba najlepszej sytuacji, ale nie mam pojęcia. Czemu pinguję mojego topeka? Jak jest 20 na szara? Szkoła trzyma? Nie mam szkoły, skończyłem rok temu. No, Ultra League w przyszłym roku będzie ten połączona. Muszę pamiętać, że teraz moja arka stunuje, więc mogę szybko wziąć to. O kurwa, że ja to dostałem. Tak mnie to wkurwiło, że ja tym dostałem. Aaa, pierdolę. Grać. BDG. Roy Demon na lecie, ale nie da się wygrać. Dobra, ja tyle na dzisiaj widzowie, szukam kogoś do rajda, idę.